Szanowni Państwo, niniejszy film przedstawia działalność naszego stowarzyszenia, którego tradycja stanowi istotną część wielokulturowej panoramy, ukazującej bogactwo regionu i ludzi, którzy tworzyli wieloletnie dzieło. Rozpocznę wierszem, który widnieje w pierwszej krońce związkowej jako motto mówiące o tym, do jakich adresatów będzie kierowana. Jesień życia dostojna, jakże bogata. Niesie ze sobą owoce swej pracy, dorobek pokoleń. Eufemia Rękosiewicz. Początek działalności naszej organizacji w Płocku datuje się na 1968 rok. Pierwszym prezesem Związku Emerytów był Eugeniusz Pieczkowski, po nim Kazimierz Gielinek, więzień obozu koncentracyjnego. W roku 1968 związek łączy się ze Związkiem Inwalidów, a prezesem zostaje pan Rączkowski. Kolejnymi przewodniczącymi byli panowie Załęski, Wołowski, Krakowiak, Pazderski, Świderski, Raczkowski, Wudarski. To właśnie oni w kolejnych latach funkcjonowania organizacji będą mieli duży wpływ na działalność związkową. Zebrania odbywały się najpierw w wynajętym prywatnym mieszkaniu, a następnie w siedzibie banku przy ulicy Tumskiej. Dalej przy ulicy Kwiatka, Sienkiewicza, Kościuszki, aż wreszcie przy ulicy Kochanowskiego 5. W roku 1972 prezesem Związku Emerytów zostaje Henryk Pazderski. Kilka zdjęć z kroniki numer 1 dotyczącej działalności organizacji z lat 1968-75. Były to wycieczki, spotkania, Święto Kobiet, 1 maja. Miesiąc lipiec 1975 rok Krajowy Zjazd Delegatów zatwierdza obowiązującą do dziś nazwę Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W tymże roku, 1975, uchwałą Rady Państwa zostało powołane województwo płockie. W związku z tym oddział wojewódzki Związku Emerytów z siedzibą w Płocku uchwałą Zarządu Głównego nr 22 z 1976 roku pierwszym przewodniczącym zostaje Marian Raczkowski. Natomiast na walnym zjeździe Zarządu Oddziału Województwa Płockiego w dniu 12 listopada 1976 roku wybranym zostaje Adam Wudarski. Organizacja wydarzeń miejskich, między innymi 1 maja, o tytule Sama wiosna ulicę stroiła. Maszeruje przemysłowy Płock w swej krasie i urodzie, maszeruje Petro Młodzież, przyszłość narodu i emeryci sławą okryci. Organizujemy dla swoich podopiecznych wczasy w ogrodach działkowych na terenie miasta Płocka pod nazwą Płacimy sercem za wczasy. W tymże roku powołane zostaje koło numer 1, działające do dnia dzisiejszego. W skład zarządu koła weszło 13 osób, a przewodniczącym zarządu został Tadeusz Świderski. Zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Seniora. Życzenia członkom związku składa pan Marek Perepeczko na ręce pani Iwony Słomińskiej. 1 grudnia 1978 roku na pierwszym zjeździe delegatów oddziału miejskiego wybranym zostaje nowy przewodniczący Szczepan Wysocki. Organizacja zrzesza coraz to liczniejszą grupę seniorów. Wpływ na to miał z całą pewnością bogaty program wydarzeń, atrakcji, wycieczek, z jakich mogli korzystać seniorzy. W ramach organizacji zaczyna funkcjonować sekcja artystyczno-teatralna. Jednym z pierwszych zaprezentowanych publicznie przedstawień był Kopciuszek. Nasza organizacja od zawsze gościła w progach zaprzyjaźnionej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tak było i tym razem.
Przedstawienie zaprezentowano w gościnnych progach Spółdzielczego Domu Kultury. Rok 1981 był rokiem szczególnym, albowiem ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Inwalidy. Z tej okazji 28 kwietnia 1981 roku koło w Kutnie zorganizowało szczególne uroczystości. Jesień 1981 roku była bogata w liczne uroczystości naszych seniorów. Swoje pasje rozwijali podczas m.in. organizowanych spotkań malarskich, czy też organizowanych podróżach po Polsce. 13 grudnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny. Działalność w klubach zostaje wstrzymana do odwołania. Kolejny trudny rok, początek 1982 roku. Płock dosięga jedna z najtragiczniejszych w skutkach powódź. Seniorzy dostarczają żywność poszkodowanym. 1 września 1983 roku swoją działalność wznawiają kluby osiedlowe seniorów przy ulicy Łukasiewicza, Krzywoustego czy Obrońców Westerplatte. Na zdjęciu zarząd związku pani Henryka Ziółkowska, wieloletnia działaczka naszej organizacji, przewodnicząca Komisji Kultury i Organizacji Wolnego Czasu. Życie artystyczne rozkwita w związku. Pracując w zespole społeczno-kulturalnym Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej zorganizowałam pierwszy wojewódzki przegląd amatorskich zespołów klubów seniora, który stanowi swoistą kontynuację wydarzenia, a dzisiaj już pod nazwą Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych Mikrofon Seniora. 10 kwietnia 1985 roku kolejny zjazd delegatów zarządu wojewódzkiego zatwierdza na przewodniczącego zarządu Tadeusza Fabisiaka. Oddziałami rejonowymi są Kutno, Gostynin, Łęczyca, Płock, Sierpc, Wyszogród, Żychlin. W 1986 roku kolejna zmiana nazwy organizacji. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Miejsko-Gminny. Nasza organizacja silnie działa w Płocku, ale również i w terenie. Dni seniora w Bielsku, spotkania z okazji Dnia Inwalidy i Święta Kobiet w sierpcu, biwak w Łącku, spotkania klubów seniora w Żychlinie, Dzień Seniora w Gostyninie, Dzień Seniora w Iłowie. Rok 1990, rokiem nowych nadziei. 1 kwietnia 1990 roku dokonano połączenia Zarządu Wojewódzkiego z Zarządem Miejskim. Przewodniczącym został Tadeusz Fabisiak. Organizacja charakteryzuje się współpracą, jakich mało, o czym świadczą organizowane liczne spotkania, wycieczki, pikniki, wydarzenia kulturalne dla naszych seniorów, spotkania wigilijne w sierpcu, bale karnawałowe, piknik Złotego Wieku w Łącku, wycieczki, integracyjny biwak w lesie z udziałem seniorów z Żychlina, Oporowa, Sannik, Gostynina, Wyszogrodu, Bielska. 27 października 1993 rok. Na 5. Wojewódzko-Miejskim Zjeździe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wybrano nowy 19-osobowy zarząd oddziału z Tadeuszem Fabisiakiem na czele. Kolejne lata to czas intensywnej pracy na rzecz seniorów. Wiele wydarzeń, spotkań, wycieczek, inicjatyw, które do dzisiaj miło wspominamy. Piknik w Wykowie, w czasy w ogrodach działkowych, Dzień Seniora w Iłowie, Dzień Seniora w Bielsku, Dzień Seniora w Sannikach, początek tak lubianych i zawsze wyczekiwanych spotkań przy Wieży Ciśnień w Płocku, spotkania wigilijne, bale sylwestrowe i karnawałowe, przeglądy twórczości emeryckich zespołów artystycznych, Dzień Seniora w Drobinie, Dzień Seniora w Przasnyszu, Dzień Seniora w Płocku, Biesiada Seniorów w Mochowie, Dzień Seniora w Pułtusku, przegląd twórczości literackiej w sierpcu,
W 2010 roku 9. Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zatwierdza nowy zarząd. Przewodniczącą oddziału zostaje wybrana Jadwiga Korneszczuk. Jest to nowy etap działalności organizacji. Rok 2013 to pierwszy komputer przekazany przez prezydenta miasta Płocka. W kolejnych latach kolejny sprzęt, za co serdecznie dziękujemy. Nasza praca to udział i realizacja licznych inicjatyw na rzecz seniorów. Targi zdrowego życia seniora, festiwal amatorskich zespołów artystycznych Mikrofon Seniora, Senioriada, przegląd twórczości artystycznych seniorów, udział w kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, festyny letnie, powitanie lata, pożegnanie lata, dni płockich organizacji pozarządowych, taneczne wtorki, przeglądy twórczości literackiej seniorów, liczne wycieczki krajowe i zagraniczne, zbiórki żywności we współpracy z Bankiem Żywności w Płocku, wydawanie kart seniorów, miejsca przyjazne seniorom. Od 2013 roku aktywnie działamy w Płockiej Radzie Seniorów przy prezydencie miasta Płocka. W tym czasie powołane zostają nowe koła, m.in. w Łęgu, Bulkowie, Nowym Duninowie. Nasza organizacja w ramach swojej działalności wielokrotnie była nagradzana. Tytuł Godni Naśladowania w konkursie na najlepszą organizację pozarządową w roku 2013 w obszarze kultury, nauki i edukacji. Wyróżnienie dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego w Płocku w konkursie na najlepszą organizację pozarządową roku 2015 w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień. W 2010 roku medal pamiątkowy Promazowie otrzymuje obecna przewodnicząca Jadwiga Korneszczuk za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. W 2015 roku zostałam laureatką 16. edycji konkursu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. W 2016 roku wyróżnienie starosty płockiego Dobry Gospodarz. W 2017 roku zostałam laureatką Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu Mazowsza 2017. My również nagradzaliśmy osoby nam szczególnie bliskie, które swoim zaangażowaniem i pracą wspomagały naszą organizację. Pan Piotr Zgorzelski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka, pan Roman Siemiątkowski, zastępca prezydenta miasta Płocka, pan Michał Boszko, były starosta płocki, pan Mariusz Bieniek, starosta płocki. Od 2017 roku nasza organizacja dzięki kilkuletnim staraniom otrzymuje w użytkowanie od prezydenta miasta Płocka Centrum Aktywności Seniora w Płocku przy ulicy Otolińskiej. Jest to pierwsze w Płocku, a tym samym szczególne miejsce, gdzie seniorzy, mieszkańcy Płocka mogą spędzić swój wolny czas, rozwijać swoje pasje i talenty. Tym samym centrum staje się nową siedzibą, gdzie możemy w pełni rozwinąć swoje skrzydła w złotej jesieni naszego życia. Jako poseł ziemi płockiej dumny jestem, że moje rodzinne miasto, powiat płocki, to środowisko przyjazne dla seniorów. Wynika to, wiem o tym, z empatii gospodarzy miasta i powiatu, ale także ze zrozumienia potrzeb. Potrzeb demograficznych. Wiemy przecież, że niedługo Polska będzie miała twarz seniora. Zatem, drodzy, kochani seniorzy, z okazji złotego jubileuszu życzę Wam jak najwięcej zdrowia, zadowolenia, szczęścia i abyście pod przywództwem naszej drogiej, kochanej Jagody mogli spełniać swoje marzenia, których być może nie mogliście zrealizować podczas aktywności zawodowej. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że na mnie jako na posła ziemi płockiej zawsze możecie liczyć. Najserdeczniejsze życzenia dla naszych ukochanych seniorek i seniorów z okazji 50-lecia Zarządu Okręgowego Związku Emerytów i Rencistów Północnego Mazowsza.
bądźcie zawsze z nami, bądźcie aktywni, kochajcie nas, współpracujcie z nami, bądźcie szczęśliwi. Lat. To szmat czasu, a jednak to jakby jeden dzień. Fantastyczni ludzie, niesamowita atmosfera, cudowni, wyjątkowi seniorzy. Dobrze, że jesteście. Bez was Płock byłby dużo smutniejszy. Dzięki wam jest radosny, uśmiechnięty i co ważne, roztańczony. Życzę wam kolejnych fantastycznych lat, zdrowiu, uśmiechu i radości. Drodzy przyjaciele, z okazji tak wspaniałego jubileuszu, jakim jest 50-lecie działalności, chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę wam, kochani, tego, abyście pogody ducha, jaki macie, nie tracili. Abyście mieli wokół siebie samych dobrych ludzi, samych przyjaciół. Abyście mieli dalej ten wewnętrzny dynamit do działalności. Abyście skupiali wokół siebie jak najwięcej osób, które potrzebują przyjaciół, potrzebują towarzystwa, potrzebują wsparcia, a czasem zwykłego przyjacielskiego podania ręki. Pamiętajcie, że w powiecie płockim, w mojej osobie, we wszystkich osobach związanych z samorządem powiatu płockiego macie przyjaciół, zawsze na nas możecie liczyć i przy tej okazji 50-lecia już dzisiaj życzę wam samych sukcesów i tego, abyśmy za kilkadziesiąt lat spotkali się na stuleciu. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Rok 2018 to rok jubileuszowy dla naszej organizacji. Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem, dzisiejszy szczególnym. Jest przede wszystkim dniem dumy z dotychczasowych osiągnięć, z pracy tych, którzy poprzez swoją postawę, oddanie i pasję popularyzowali wiedzę o przeszłości, tradycjach i kulturze naszego regionu. Życzę, by zbudowany dotąd kapitał stanowił motywację do dalszej pracy. Życzę także zdrowia, pogody ducha oraz samych wspaniałych ludzi wokół siebie. Niech przez kolejne lata działalności towarzyszy Państwu satysfakcja z bycia w gronie osób, dzięki którym nasze Mazowsze jest warte zachodu.